Dzień dobry, witam Was już w czwartym szczecińskim vlogu Smakoszy. Ja właśnie stanęłam przy oknie i patrzę na ten nasz piękny Szczecin i co widzę? Widzę, że jest po prostu przepiękna pogoda, przepięknie pada i w taką pogodę to tylko i wyłącznie, nie wiem, uratuje nas chyba kawa. I bardzo dobrze, to zaczynamy! Patrzcie, jak jest ciemno już, godzina 15:30, olbrzymie korki w mieście, oczywiście. I w takim świątecznym rytmie jadę sobie na kawę, a co mi tam? Trzeba się jakoś pobudzić do życia i pobudzić do właśnie takiej energii życiowej. Jedna z piękniejszych fontan w Szczecinie, bardzo ją lubię, jest to fontanna Orła Białego. Działa tutaj już od 1700, co prawda nie tutaj, ale z 1732 roku ona jest w użyciu i jesteśmy w pobliżu pewnej kawiarni, do której zmierzamy. Fontanna bardzo ładna, ale tak pada, jak zwykle okropna pogoda. Także idę i czekam na mojego gościa odcinka. Pogadamy o kawie. To jest Tomek, cześć Tomek. Stoimy przed czym? Bardzo dobrze. Tak, a dlaczego bardzo dobrze? Nasz koncept był dosyć uniwersalny, bo chodzi tu po prostu o to, żeby było bardzo dobrze. Bardzo dobrze przede wszystkim chyba dla gości odwiedzających. To mówię gości, specjalnie podkreślam, że gości, bo nienawidzę w kawiarniach mówienia na gości klienci. Widzę przepiękny latte art, macie tutaj naprawdę dobrych baristów. To są szczecińscy nasi ludzie, czy to jest ktoś ściągnięty specjalnie, żeby było bardzo dobrze? Szczecińscy nasza duma baristyczna pod tytułem Konrad. Jak długo trzeba trenować, żeby zrobić taki latte art? Kwestia doświadczenia w sumie tylko i wyłącznie. Ja pracuję z kawą już około 5 lat. Powiedzcie mi, jak to jest w Szczecinie i z wiedzą szczecinian o kawie. Generalnie większość ludzi przychodzi do kawiarni i umie rozróżnić, czym jest cappuccino, a czym jest samo espresso i rzadko już kiedy można usłyszeć przezabawne espresso. Chociaż ja troszeczkę za tym zawsze tęskniłam. Można? No jak to jest? Powiedzcie. A czy espresso się bierze z tego względu, że mamy ekspres, takie piękne słowo. Kawę szybko. W żadnym innym języku słowo ekspres nie występuje. Ale ekspres ma znaczeń w ogóle. Jest ekspres zamek, tak. Ekspres, że coś kurwa szybko, ekspres, czyli jakaś maszyna do naprawy. Zawsze się mówi ekspres, zawsze to jest espresso machine po prostu i tyle u nas. No. A mi chodzi bardziej o te takie właśnie alternatywne sposoby palenia kaw, czy po prostu jest na to coraz większy popyt, czy... Nie no jest, bo, są już... wiesz, nie robilibyśmy tego jakby nie był tak naprawdę, ale ogólnie rynek światowy, specialty, czyli tym, czym się chcemy zajmować, to jest 2% i to niecałe światowego spożycia kawy. To jest naprawdę mały odsetek, nie? To jest w dalszym ciągu nisza. Nie ma jeszcze aż takiej kultury wychodzenia, żeby... No dobra, a skąd się bierze kultura, to się dopiero pojawia. Kultura picia kawy? Kultury życia w mieście. Kawiarnia, wyjście do kawiarni i życie w mieście to ma być jakieś doświadczenie. I tego chcemy się trzymać, nie? I to... Te doświadczenia na pewno wpływają na to, że ludzie wiedzą coraz więcej, chcą wiedzieć coraz więcej, chcą smakować coraz fajniejszych rzeczy, że zalewajka to niekoniecznie kawa zalana w domu wodą z czarnika. Tak. Szczeciński vlog Smakoszy. Witamy Was w szczecińskim vlogu Smakoszy. Jest ze mną Tomek i jest ze mną Konrad. Tomek, czym się tutaj zajmujesz? Wszyscy chcą posłuchać, poczeka ci, że się dla ciebie nareszcie zrobiło. Się wyda, czym się tutaj zajmujesz. Czym się zajmujesz? Co robisz? Przychodzę rano. No, pijesz kawę. Piję kawkę. I robię post na Facebooka. Czyli te wszystkie ładne posty, które tam gdzieś tam widzimy, to jest twoja zasługa, twoja sprawka? Fajnie, że mówisz, że są ładne. Bardzo ładne. Dziękuję, nie śmiałam powiedzieć inaczej. Dzień dobry. Moja, tak to moja. Przyszli goście. Przyszli goście, tak. Mamy tutaj dużo gości. Przyszli goście. Znów zrobiło się radośnie. Dokładnie, bardzo dobrze. Słuchajcie, to co, pogadamy jeszcze trochę o tej kawie? Na pewno nie chcemy straszyć gości, którzy do nas przychodzą tym, że jesteśmy jakimiś kawowymi bufonami i że
alternatywne kawy, to... Tak. No to może taka, trochę przerażać, nie? Jak się człowiek tak nie zna. Rzecz. Wiesz, no tutaj chodzi o to, żeby gość był zadowolony ze swojej kawy. Tak, no. Chodzi o to, żebyś dostał kawę taką, jaką lubisz. Co to jest ta Kenia na przykład, nie? W sensie, o co chodzi Kenia? No jest taka fajna nazwa, co... Ściąga się to z Afryki, czy o co chodzi? No właśnie, musimy dojść do tego, że kawa ma gdzieś tam jakieś swoje terroir, który... Piękne słówko, które oznacza pochodzenie kawy. Gdzieś ona musi wyrosnąć. Zazwyczaj rośnie sobie na gdzieś tam wysokościach między równikiem, tam gdzie jest dość wysoko, wilgotnie. No i samo to terroir kawy będzie mieć wpływ na to, jak ona smakuje. Tak naprawdę te metody nie są ważne, nie są najważniejsze. Najważniejsze jest jakby surowiec, z którego robisz. No dobra, bez dobrego surowca nie masz dobrej kawy. Z jakich stron świata oprócz Kenii macie jeszcze kawę? Czy to nie działa w taki sposób? Działa. Działa. To z jakiej? Działa. Ameryka Łacińska. Ameryka Łacińska, mamy kawę z Hondurasu, z Kostaryki. Nie pozwala. Na czym wam zależy? Zależy nam na tym, żeby bardzo dobrze było miejscem, do którego wchodzisz i zamiast dzień dobry mówisz cześć. Po prostu wszyscy są sobą na cześć, żeby nie było tego dzień dobrowania sobie, tak? Żeby dzień dobry był jakoś złe, no. Ale lubimy luz jednak w kontaktach. Żeby każdy czuł się dobrze przede wszystkim u nas. A jak przyjdzie tutaj na przykład osoba, która jest powiedzmy w wieku mojej mamy, to też jesteście skłonni mówić jej na cześć, czy to już wtedy normalny dzień dobry? Cześć. 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 A jak przyjdzie osoba w wieku mojej babci? Cześć. Cześć to cześć. Cześć jest super. Cześć się kojarzy z czymś miłym tylko i wyłącznie. Słuchajcie, muszę na chwilę przerwać, ponieważ muszę was prosić o subskrypcję szczecińskiego vloga Smakoszy, łapkę w górę, subskrypcji kanału na YouTubie oraz lajkowania szczecińskiego bazaru Smakoszy na Facebooku i Instagramie. Bardzo nam to pomaga i wracamy szybko do szczecińskiego vloga Smakoszy. Wracamy do bardzo dobrze. Dobra, kończymy naszą dzisiejszą wizytę bardzo dobrze, ale pożegnamy się na zewnątrz, bo tu jest dosyć duży hałas. Dobra, idziemy. Tak bardzo dobrze, ale właśnie tutaj przy placu Orła Białego, przy fontannie Orła Białego. Jaka to jest ulica? Akademii Sztuki. Przy Akademii Sztuki, jaka to jest ulica? Koński Kierat. Koński Kierat. Dobra, tak, jeszcze raz to się wytnie. Jesteśmy na Końskim Kieracie i żegnamy się z wami przed bardzo dobrze. Był ze mną dzisiaj Tomek. Tomek z bardzo dobrze i nie tylko. Prawda? Tak. No i był z nami też Konrad. Konrad wrócił do pracy, ponieważ jest tak dużo ludzi, że musi trochę właśnie popracować. Musi na nas pracować. Dokładnie, żebyśmy my mogli to potem nagrać i się dobrze bawić. Super, to dziękujemy serdecznie i zapraszamy was właśnie na spróbowanie bardzo dobrej kawy, w bardzo dobrze i przede wszystkim w bardzo dobrym towarzystwie. I życzymy wam generalnie bardzo dobrze. Dokładnie, dzięki. Pa! Szczeciński vlog Smakoszy.